Dziękując jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Jacek postawił mi trudne zadanie, bo zdecydowanie bardziej wolałabym opowiedzieć o tym, co robię w fundacji, o projektach, niż o sobie. Myśląc za tym tematem, tak naprawdę chciałabym się z Państwem podzielić doświadczeniami i takim czasem, kiedy w pewnym sensie na nowo odkryłam pewne bardzo ważne równanie w życiu, że przede wszystkim najpierw jestem człowiekiem, a potem pełnię wszelkie inne role w swoim życiu, łącznie z tym, że jestem nie menadżerem czy liderem. Każdy z nas ma na plecach taki plecak, do którego wrzucamy od dzieciństwa różne nasze doświadczenia, wartości, przekonania, uprzedzenia. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć i pokazać parę rzeczy, które wyjąć z mojego plecaka. Do których do tej pory część z nich jeszcze w ogóle nie wyjmowałam. Jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy ludźmi, to szalenie ważne są fundamenty, na których wszystko budujemy. I dla mnie też szalenie ważne jest, na jakich fundamentach ja zaczynałam. Co wyniosłam z mojego rodzinnego domu, za co jestem rodzicom niezwykle wdzięczna. Pogrupowałam je w takie cztery opowieści. Do części z nich też podzielę się z Państwem pewnymi doświadczeniami, które zobrazują, jak te wartości we mnie zakiełkowały. Pierwszym to rzeczą, która była i jest dla mnie ważna, to odpowiedzialność, skuteczność i taka odwaga, żeby mierzyć się z różnymi wyzwaniami w życiu. Gdy miałam 6 lat, rodzice zostawiali mnie samą już w domu. Jednym z moich zadań było pilnowanie pasieki taty, żeby patrzeć, czy nie roją się pszczoły. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to znaczy, że roją się pszczoły. To znaczy, że pojawiła się druga królowa, zabiera część ula, odlatuje i bardzo osłabia rodzinę pszczelą. Pewnie miodu z tego ula w tym roku nie będzie. Więc moim zadaniem było obserwowanie, czy taka burza się zbliża, czy taka sytuacja się dzieje i tak naprawdę robienie burzy. Okazuje się, że pszczoły, gdy słyszą hałas, siadają na najbliższym drzewie, wtedy tylko trzeba mieć odwagę, żeby polać je wodą i sprawa załatwiona. Mówiąc o tej odwadze, kolejnym ważnym elementem w moim życiu i wartością jest też odwaga, ale do tak naprawdę kwestionowania status quo. I tak się złożyło, że gdy miałam z kolei kilkanaście lat, uczyłam się i mieszkałam w bardzo małej miejscowości w południowo-wschodniej Polsce. Byłam tak zwaną najlepszą uczennicą w klasie, pupilem swojej pani wychowawczyni, która była cudowną osobą, ale przyszedł taki moment w jej życiu, w którym była dosyć mocno sfrustrowana i ta frustracja również miała takie swoje ujście przekładające się na nawet fizyczną przemoc wobec moich kolegów. Po którymś takim incydentów jakby stwierdziłam, że nie mogę jakby pozostać wobec tego zupełnie neutralna i zdecydowałam się napisać list do dyrektora. Dla mnie z tego wszystkiego wyszła bardzo ważna lekcja, że nie tylko nie straciłam zaufania mojej wychowawczyni, okazała się naprawdę być człowiekiem wielkiego formatu, ale pokazała mi też, że odwaga może być jeszcze w innym, bardzo ważnym wymiarze, czy takim, żeby się umieć skonfrontować też z samym sobą, co często jest najtrudniejsze. Trzecim istotną wartością i zbiorem wartości to był cały obszar związany z ciekawością świata, przede wszystkim ciekawością ludzi, budowaniem relacji z nimi. I to zawdzięczam moim rodzicom. Mój dom był zawsze otwarty. Kiedykolwiek jedliśmy śniadanie czy obiad, ktokolwiek by zadzwonił do drzwi, listonosz, kominiarz, musiał obowiązkowo z nami zjeść. Potem się okazywało, ile ciekawych historii ten człowiek w sobie kryje. Wystarczyło go tylko zapytać. Dostajemy odpowiedzi tylko na pytania, które zadamy. To też nauczyło mnie budowania relacji z ludźmi. I czwartą istotną
wartością, którą wyniosłam z domu, to wiara, a w zasadzie mądre podejście do wiary. Nie oparte na lęku i bierności, ale oparte na miłości, szacunku, radości i działaniu. Dużo bliżej mi do takiej benedyktyńskiej formuły Ora et Labora. Módl się i pracuj. Tak zatem, mając te, będąc wyposażona w te wszystkie wartości, miałam takie szczęście w życiu zawodowym, również nie tylko trafiając na dobry czas lat 90., ale również na ludzi, którzy doceniali te moje wartości, co sprawiało, że bardzo szybko awansowałam. I rzeczywiście w świecie konsultingowym, w jednej z wielkich firm Wielkiej Czwórki, w których wtedy pracowałam, byłam jedną z nielicznych osób w historii tych firm, które otrzymywały kilka razy z rzędu tak zwane podwójne awanse. I wydawało się, że wszystko jest świetnie do momentu, kiedy nagle nie okazało się, że stanęłam przed bardzo poważnym kryzysem w swoim życiu prywatnym. Zdziwiło mnie to, bo jak to jest, że ja, taka uważna na właśnie innych ludzi, na ich emocje, na ich relacje, tak przynajmniej mi się wydawało, nie zauważyłam tego w ogóle. Jak się mogłam tak pomylić, że z człowiekiem, którym mogłam przegadać dzień i noc i wydawało się, że wszystko się dodaje, nagle wydawało mi się, że jest zupełnie obce. Nie chciałam od początku wziąć za to jakby odpowiedzialności i dużo bardziej szukałam winy po tej, że tak powiem, drugiej stronie. To jednak, tak naprawdę to wydarzenie sprzed kilkunastu lat rozpoczęło taką moją bardzo powolną drogę, w trakcie której ciągle jestem, powrotu właśnie do korzeni i uświadomienia sobie na nowo tego, kim jestem i że właśnie jak ważne są w życiu wartości, jak ważna jest taka równowaga wewnątrz, że nie zbuduję żadnej równowagi na zewnątrz, jeżeli najpierw nie zbuduję jej w sobie. Jak ważna jest taka spójność wewnętrzna, do której, nad którą cały czas jakby pracuję, starając się możliwie jak najbardziej, żeby to, co mówię i robię, było możliwie blisko tego, co naprawdę wierzę i co jest dla mnie w życiu ważne. I to jest trudne. To jest czasami kończę dzień i mam wrażenie, że jestem jakby do tyłu. Czasami kończę dzień, jestem z siebie zadowolona. Ale widzę na przestrzeni lat, że było warto. Że było warto wrócić do tych korzeni. Że nie tylko na początku wydawało się od strony zawodowej, że nie jest to dobra droga. Pierwszy rok zatrzymanie promocji. Czyli ja, Zosia Dzik, gwiazda, nagle nie awansuję. Natomiast kolejne lata jakby udowodniły, że to była dobra droga, że wkrótce pojawiły się kolejne bardzo szybkie awanse. Zostałam jednym z najmłodszych, jeżeli nie najmłodszym prezesów zarządu na rynku regulowanym w Polsce. Tak naprawdę osobą, która ustanowiła też precedens, że można zostać prezesem firmy ubezpieczeniowej bez wcześniejszego doświadczenia w instytucji finansowej, tylko w konsultingu. Potem szefem kilku spółek w Europie, szefem rad nadzorczych tych spółek. Ale co najważniejsze, też zostałam i jestem ciągle szczęśliwą żoną, matką trzech synów. I też wróciłam do siebie, miałam odwagę dużą większą, żeby być zwyczajnie sobą w kontekście zarządzania ludźmi i budowania z nimi relacji w pracy. Że nie musiałam nikogo naśladować, ani grać w tak zwaną męską grę zarządzania i w męski styl, tylko mogłam być zwyczajnie sobą. To znaczy, że dla mnie to było okej w pracy, że w pierwszy dzień pracy jeden z moich pracowników, który jeszcze, to było jeszcze przed staff meetingiem, gdzie byłam oficjalnie przedstawiona jako prezes, wysłał mnie do mailroomu po polisę, żebym przyniosła ubezpieczeniową. I to dla mnie też było okej i nawet mnie nieźle ubawiło. To sprawiło, że zaczęłam też zwracać większą uwagę na to, jak rozwijam swoich ludzi.
żeby wyjść z tego tunelu, w którym byłam, zauważyłam, że rozwijałam się naprawdę bardzo tunelowo, że rozwijałam się zawodowo, ale kompletnie zaniedbałam swój rozwój osobisty jako człowiek. A człowiek to ważna składowa czterech obszarów: sfery fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej, czyli związanej z poczuciem tego, z tym, kim jesteśmy i z poczuciem w ogóle sensu w życiu. Tak też zaczęłam pracować z ludźmi. Tak zaczęłam ich rozwijać, inspirując ich nie tylko do rozwoju zawodowego, ale też do rozwoju w życiu prywatnym. I o dziwo, jakby każdego dnia odkrywałam, że zyskuję podwójnie, że z jednej strony zyskuję zespół ludzi, którzy są dużo bardziej zaangażowani w pracę, bo zwyczajnie chcą dla mnie pracować, czyli wyzwalam duży poziom takiej wewnętrznej motywacji, a z drugiej strony obserwowałam, jak stają się zwyczajnie bardziej szczęśliwymi ludźmi w życiu poza pracą, iż w ogóle to życie mają. To wszystko, to doprowadziło mnie również do stworzenia w ramach już jakby fundacji opisania modelu spójnego przywództwa, który właśnie bazuje na tych dwóch elementach. Jednym spójności, dlatego spójne przywództwo w kontekście spójności wewnętrznej, drugie w kontekście spójnego rozwoju we wszystkich czterech ważnych dla człowieka obszarach, czyli sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej. I to był jeden ważny aspekt, dlaczego założyłam jakby fundację. Upłynęło kilkanaście lat, ten pomysł kiełkował mi cały czas w głowie. Gdy przyszło właściwy moment, stwierdziłam, że chcę dać temu szansę. Dostawałam dużo pytań. Zosia, dlaczego teraz? Fundację i działalność społeczną robi się na emeryturze. Ty jesteś ciągle tam, nie wiem, w latach 40. Gdzie ci tam do emerytury? Mimo wszystko stwierdziłam, że to jest jakby ważna droga. Do tego skłoniło mnie też doświadczenie tych kilkunastu lat. W ciągu tych kilkunastu lat spotkałam naprawdę setki ludzi, podobnych do siebie, którzy również odnosili ogromne sukcesy zawodowe, ale mieli ogromne poczucie porażki w życiu prywatnym. I miałam poczucie, że za każdym razem, jak dzielę się, w pewnym sensie nieśmiało swoim doświadczeniem, że było to w jakimś stopniu dla nich jakby ważne i pomocne. To oni mnie zainspirowali do tego, żeby wyjść na scenę. Dla mnie to nigdy nie było jakby łatwe, żeby opowiadać o swoim jakby życiu i doświadczeniu. Nie uważam też, że posiadałam jakby wszystkie rozumy, mam odpowiedź na wszystkie możliwe pytania. Jedno tylko wiem, że ta praca taka codzienna nad sobą, żeby każdego dnia szukać lepszej wersji siebie z wczoraj, sprawia, że mam dużo mniejszą tendencję, żeby szukać też wymówek, żeby szukać dla siebie usprawiedliwień i żeby brać i dużo większą skłonność do tego, żeby faktycznie brać odpowiedzialność za swoje życie. I to był jeden, pierwszy ważny element. Drugi to był taki, że czuję się faktycznie beneficjentem naszej transformacji gospodarczej. Wydaje mi się, że dużo osiągnęłam, poczucie takiego długu i wierzę też w taką maksymę, że potrzeba całej wioski, żeby wychować jedno dziecko. Mam poczucie, że dobrze nam poszło w kontekście transformacji gospodarczej, ale mam niedosyt, jeżeli chodzi o transformację społeczną. I to jest właśnie też cel fundacji, żeby szukać systemowych rozwiązań i uważam, że to jest też odpowiedzialność nas, liderów. Tak jak przeprowadziliśmy Polskę i pracowaliśmy na rzecz transformacji gospodarczej, żeby wesprzeć również tą transformację społeczną. To ważne, na jakich fundamentach zbudujemy nowe pokolenie. Co im damy, poza tylko kompetencjami i takim naciskiem na odniesienie sukcesu, ale jakiego sukcesu, jak definiowanego? Czy tylko czysto zawodowego, materialnego, czy tak naprawdę chcemy, żeby nasze dzieci były faktycznie w życiu po prostu szczęśliwe i miały poczucie spełnienia? Mój kochany średni syn zrobił specjalnie dla nasze spotkanie pewien piękny rekwizyt, który myślę, że fantastycznie zobrazuje to, o czym mówię. Że kto z Państwa ma samochód? No właśnie, czy wszyscy z Państwa mają czterokołowy samochód? Pewnie tak, prawda?
Możemy sobie wyobrazić, że samochód, który ma dwa koła, czy jedno koło, tak jak wcześniej wspominałam, że rozwijałam się głównie w jednym obszarze, tym obszarze czysto zawodowym, pomijając te wszystkie aspekty. Dobrze, że w ostatnich latach zaczęliśmy więcej biegać, oczywiście, czy uprawiać jakieś sporty. Łatwo sobie wyobrazić, że nawet jeżeli na chwilę wyjmiemy jedno koło, to na trzech wydaje nam się, że ciągle, że samochód stoi. Natomiast jeżeli trafimy na wyboistą drogę, nawet na najmniejszą przeszkodę, to ten samochód jednak nie utrzyma równowagi. Że ponadto będąc również kierowcami, wiemy doskonale również o jeszcze jednej dodatkowej rzeczy, że nie tylko jest ważne, żeby samochód miał cztery koła, ale wiemy również, że ważne jest, żeby te koła były dobrze wyważone. I nie zadzieje się tak, jeżeli my nie zdobędziemy się na taką chwilę refleksji nad tym, kim trochę jesteśmy, co w tym naszym plecaku się znajduje. Dlatego też chciałam Państwa na koniec zainspirować i zachęcić, bo wierzę, że właśnie lider to nie tylko to, co robimy, ale przede wszystkim to, kim jesteśmy. Wierzę również, że poziom rozwoju lidera absolutnie wyznacza poziom rozwoju organizacji. Że organizacja nie podniesie się wyżej niż jej lider. Przez lata obserwacji polskiego rynku mam takie odczucie, że nasz styl zarządzania i przywództwa właśnie dlatego nie może przejść i przebić się i przejść na inny poziom zarządzania, dlatego że właśnie dokładnie widać deficyt obszarów, w których się nie rozwijaliśmy przez ostatnie lata. Że trudno wyjść z apodyktycznego stylu zarządzania, jeżeli przez lata zaniedbywaliśmy swój rozwój w obszarze emocjonalnym czy też duchowym. Jak mamy dostrzec w ogóle drugiego człowieka, jeżeli też nie mamy tej empatii, która jest potrzebna, żeby nazwać nasze emocje, żeby zauważyć emocje innych ludzi. Dlatego też zarządzamy z poziomu głównie rozumu. Tu się rozwijaliśmy przez ostatnie 20 lat. Tutaj ładowaliśmy całą naszą energię i jesteśmy w tym tunelu. Dlatego też warto zobaczyć, dzisiaj zachęcam Państwa, co jest w Waszym plecaku. Kiedy tam ostatni raz zaglądaliście? Jakie są wartości, które być może mamy gdzieś głęboko ukryte, które wierzyliśmy jako młodzi ludzie. Nie zawsze to są te wartości jakby deklarowane, ale te wartości, które naprawdę są dla nas takie głębokie, dla których jesteśmy w pewnym sensie w stanie umrzeć. Jakie przeszliśmy kryzysy w swoim życiu? Jaką lekcję z nich wynieśliśmy? Jakie wykorzystaliśmy do naszego rozwoju? I wreszcie, żeby też zobaczyć, że być może jakie rzeczy, do jakich rzeczy faktycznie, nie wiem, nie chcemy przez długi czas zaglądać, które są zakryte, zakurzone, gdzieś głęboko schowane. I jak wyglądają te nasze wszystkie cztery sfery, te nasze cztery koła w naszym samochodzie. Na ile te nasze opony, mamy wrażenie, że ścierają się wszędzie równomiernie, na ile ten samochód jest wyważony, a na ile tak naprawdę ścieramy jedną z tych opon głównie, a pozostałe są w zasadzie nieużywane. Dziękuję bardzo Państwu za zaproszenie.